gdy się Paulina urodziła, to był kryzys. To jako matka to miałam bardzo duży kryzys. To była tragedia tak dla mnie, jak i dla żony. Od urodzenia starałam się zawsze patrzeć z uśmiechem na życie. Byłam optymistką. To jest bardzo rzadka choroba. Ona nazywa się dysplazja diastroficzna. Ona praktycznie chodzi na palcach. Na studiach była najlepsza, 600 osób, najlepszy wydział prawa w Polsce, pierwsze miejsce. Niestety, choroba odbiera mi coraz to kolejne marzenia. Paulina ma 27 lat, a stawy ma takie jak osoba w podeszłym wieku. Tak wygląda mój kręgosłup, skolioza niestety jest postępująca i widoczna gołym okiem. Operację ostatnią deską ratunku na Paulinie. Tutaj jest gorący apel do państwa, żebyście nam pomogli.